Cześć, zapraszam na kolejny komunikat sadowniczy. Znajdujemy się w kwaterze odmiany Gala, a więc zacznijmy od jabłoni. Presja ze strony parcha znacząco nam osłabła, szczególnie w sadach, w których nie notujemy aktywnych plam parcha. W przypadku sadów, w których ta presja jest notowana, do zabiegów przed spodziewanymi opadami deszczu wybieramy taką substancję jak kaptan, a więc rebatę bądź skapu 80WG. Jeżeli chodzi o parcha, byłoby to tyle. W przypadku, gdy te aktywne plamy parcha notujemy, możemy wykorzystać takie substancje jak difenokonazol, tetrakonazol. Oczywiście, jeżeli do tej pory nie nadużywaliśmy ich w swoich sadach. W przypadku szkodników, owocówek bądź zwójek, aktywność jest silnie zróżnicowana, dlatego najrozsądniejszym działaniem jest po prostu lustracja i podejmowanie tej decyzji zabiegowej wyłącznie w oparciu o zastany stan faktyczny w naszych sadach. Do wyboru jeszcze dosyć szeroka grupa, a więc takie pozycje jak Affirm, Coragen bądź Delegate. Coraz więcej porozewiacza w sadach spotykamy podczas lustracji i tu, jeżeli jest taka konieczność, rekomendować będziemy wykorzystanie abamektyny, a więc substancji aktywnej, która wymaga zabiegów porą wieczorową ze względu na łatwość rozkładania się pod wpływem promieniowania UV. W tym momencie dwa słowa o nawożeniu, gdyż jesteśmy w okresie, gdzie bardzo ważna jest kontynuacja przyjętego schematu nawożenia dolistnego wapniem. Zabiegi odgrywają dużą rolę w przeciwdziałaniu występowania chorób fizjologicznych powodowanych właśnie niedoborem tego pierwiastka. Dla przykładu będzie tutaj znana wszystkim gorzka wlamistość podskórna, szczególnie na odmianach podatnych. W tym momencie do zabiegów rekomendować będziemy wykorzystanie produktu Elvita Calcio Plus, a więc jest to ten wapń w formie mrówczano-wapnia, wysoko skoncentrowany, nie powodujący fitotoksyczności, jak również w pełni mieszalny ze stosowanymi w tym okresie fungicydami. Oczywiście na ten moment warunki pogodowe się zmieniły, jest komfort wykonywania takich zabiegów, szczególnie te pory wieczorowe umożliwiają takie luksusowe pobierania wapnia przez rośliny. Pamiętajmy, iż czynnikiem bardzo istotnym jest tu technika wykonania zabiegu, technika prowadzenia drzew, tak aby ten zabieg dokarmienia dolistnego wapniem finalnie znalazł się na owocu, gdyż znamy to zjawisko utrudnionego przemieszczania się wapnia z liści do owoców, dlatego tutaj technika zabiegu i warunki wykonania zabiegu odgrywają kluczową rolę, jeżeli chodzi o tą właściwą gospodarkę wapniową. Przejdźmy na chwilę do upraw pestkowych, głównie pewnie wiśnie, a z tego względu, że czereśnia już jest na końcówce zbierania i takie następne zalecenia co do naszych propozycji zabiegów pozbiorczych w następnym komunikacie. W tym momencie skupiamy się głównie na ochronie zapobiegawczej przeciwko gorzce i zgniźnie środkami opartymi głównie na kaptanie, a więc do wyboru z rejestracją taki środek jak rebatę 80WG. Nie zapominamy w tym momencie nadal o nawożeniu wapniem, do którego rekomendować będziemy Elvita Calcio Plus, a więc wcześniej wspomniany produkt oparty na mrówczanie wapnia, bądź Elvita Vigo, a więc wapń skompleksowany aminokwasami. Pamiętajmy, ażeby te zabiegi nawożenia dokarmiania dolistnego wapniem wykonywać naprzemiennie z nawozem wpływającym na wzrost owoców. Na ten moment będziemy jeszcze polecać Elvita 19-20-20, ażeby w późniejszym etapie przejść na produkt 30-45 o wysokiej koncentracji potasu. W przypadku zbiorów mechanicznych miejmy z tyłu głowy, pamiętajmy już o wyposażeniu się w taką substancję jak etefon, który zastosowany w stężeniu dokładnie 0,075%, a więc jest to dawka 75 ml środka na 100 litrów wody na 7-10 dni przed spodziewanym okresem zbioru, ułatwi nam ten zbiór mechaniczny. Oczywiście zwracajmy uwagę na zalecenia i informacje zapisane w etykiecie. Zakończymy tematem śliwy. Jest to
Kolejna informacja odnośnie owocówki śliwkóweczki. Tu przede wszystkim zachęcam do lustracji pułapek i podobnie jak w uprawie jabłoni, wykonywaniem zabiegów tylko i wyłącznie w oparciu o lustrację w swoich sadach. Do zastosowania na ten moment dobrym rozwiązaniem będzie długo działające wykorzystanie substancji zawartej w środku koragen. Istotnymi zabiegami na ten okres jest przemienna aplikacja nawozów wpływających na wzrost owoców z nawozami wapniowymi. Tu będziemy polecać przemienne wykonywanie zabiegów produktem Elvita NPK potasowa naprzemiennie z wysoko skoncentrowanym wapniem podanym w formie mrówczanu wapnia, a więc Elvita Calcio Plus. Na koniec jeszcze mała informacja na temat gruszy. Tu w przypadku występowania miodówki gruszowej na pewno będziemy polecać użycie środka Delegate. W tym komunikacie to już wszystko. Zapraszam do śledzenia naszego fanpage'a. Oczywiście lajki mile widziane. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony. Dobrego dnia życzę. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.